jesteśmy w WAG Motors w Piasecznie, gdzie Mariusz przedstawi nam swoje auto wyścigowe. Cześć Mariusz. Witam Ciebie. Powiedz mi, bo tutaj znowu, tak jak widzieliśmy poprzednio u Pawła w Trax Racing, miał auto tylnionapędowe, takie, które się kojarzy z driftem. Ty też masz auto takie, które bardziej się ludziom kojarzy z driftem, a jednak do wyścigów, tak? Tak, jest to auto tylnonapędowe, na pewno dużo frajdy, fajnie, ale jest to typowo wyścigowy samochód, gdzie nie będziemy latać bokami, tylko będziemy jeździć torem, tak? Bo jeżdżę w wyścigach samochodowych. No właśnie, to trochę nudno. Zależy jak dla kogo, tak? Moja kariera jakby potoczyła się od początku tylko na torach i nigdy nie jeździłem bokami. Nie jeździłem, nie driftowałem, nie jeździłem w rajdach, jeździłem zawsze płynnym torem, gdzie trzeba się skupić na technice jazdy i tak mi zostało. No właśnie, nawet... bo ty w kartingu jeździłeś, tak? Tak, zaczynałem od kartingu, potem miałem sezon rallycrossu, ale luźna nawierzchnia, bo tak jak mówię, nie podobała mi się, zostałem przy wyścigach płaskich. Mhm. Dobrze, to powiedz nam troszeczkę o samochodzie. To jest jaki dokładnie model? Jest to BMW 30318iS. Mhm. Standardowo 136 koni, tak, przygotowane w tej chwili w specyfikacji wyścigowej, czyli twarde zawieszenie. Ale w silniku nic nie jest zmienione. W silniku są regulaminowo jest pozmieniane, czyli możemy zmienić wałki rozrządu, możemy zastosować dowolny układ wydechowy, możemy się pozbyć katalizatora, co w innych klasach jest niedozwolone, dowolny układ dolotowy i dowolny sterownik, tak? Także możemy sobie wystroić ten samochód jak tylko sobie chcemy. To może otwórzmy maskę, zobaczymy jak to, czy tutaj wszystko pewnie seryjnie wygląda. Aha. Wygląda seryjnie. Tutaj musisz podnieść maskę do góry. Aha. Ci pomogę. To jest z tamtej strony. Złapmy z boku. Czekaj. O. No to w zasadzie to wszystko wygląda dosyć seryjnie. Pod maską wygląda kompletnie seryjnie i tak jak mówię, prawie jest. Jest to taki puchar zrobiony i tym się charakteryzuje, żeby było jak najtaniej, żeby nie wydawać kupę pieniędzy i kto ma więcej pieniędzy, ten wygrywa, bo najwięcej rzeczy do silnika wsadzi, tylko po prostu zwykły, seryjny silnik M42 bądź M44, 1.8 pojemności i to, co mówiłem, dozwolone wymiana wałków rozrządu, zestrojenie i jazda, tak? A powiedz mi, skrzynia biegów, coś była zmieniana, jest jakaś krótsza skrzynia biegów i tak, na przełożenia? Mamy do wyboru dwa rodzaje skrzyni biegów i chyba pięć rodzajów dyfra. Więc jest tutaj teraz wsadzona krótka skrzynia biegów, taki wypośrodkowany dyfer ze szperą 40% i z tego co patrzyłem, jest to optymalny układ, zestaw na tor Poznań, bo tam na razie mamy tylko eliminację. A jaka jest prędkość maksymalna tego auta, jeśli ma krótszą skrzynię biegów? W granicach 190 to jest maks. I to wystarczy na torze na prostej, tak? Wystarczy. Okej, okay. Bo wiem, że na przykład w klasach Cinquecento to niektórzy koledzy się nudzili, bo jechali na odcince, na szóstce. Tak, nie, to jest tak zestrojony już układ napędowy, że akurat idealnie jest odcinka na końcu prostej, tak? Że się jest odcinka, hamowanie i zrzucamy się, zbiegamy, wjeżdżamy sobie. Okej, okay. Powiedz, jakie zawieszenie masz tutaj? Bo zawieszenie też wspominałeś, że torowe. Jest zewnętrznie Bilstein B8, ale jest oczywiście przerobiony w firmie, która się tym specjalizuje, na typowo twardy asfalt, typowy tor, gdzie mamy krótszy skok amortyzatora, bardzo twardo i sprężyna. I sprężyna tak naprawdę mam kilka zestawów, tak? I to wszystko w zależności, czy pada deszcz, czy jest sucho, wymieniamy. Wszystko jest ustawione już pod pogodę. A sprężyny jakie? Słucham? Jakie sprężyny? Sprężyny są Eibacher i mamy drugi komplet HR-ów. Wszystko się różni twardością. Okej, okay. Z tyłu rozumiem, że jest to samo, tak? Dokładnie to samo. Tak samo mamy tutaj jeszcze jedna rzecz, stabilizatory dowolne. Możemy sobie grubsze, cieńsze zakładać i to wszystko też poddane tor, możemy sobie ustawić. No dobrze, może przejdźmy zatem do środka, zobaczymy, jak tutaj widzę, że tylko jeden fotel, jak to w autach wyścigowych. Tak, no na torze jeździmy samemu, więc jakby fotel pilota nam nie jest potrzebny, a że walczymy z wagą, tak więc wyrzucamy wszystko, co zbędne. No, zostaje fotel, zostają pasy i tak naprawdę jazda. Powiedz
powiedz mi teraz trochę o wnętrzu, bo widzę, że tutaj masz miejsce na zegary. Co tutaj będzie? Tak, auto jeszcze nie jest w pełni skończone do sezonu, bo jeszcze do przyszłego sezonu troszkę czasu nam zostało. Będą na pewno wskaźniki dodatkowe, które potrzebujemy, jakieś ładowanie, ciśnienie oleju, temperaturę oleju. Będzie dokończony cały pulpit. Ale widzę, że już masz odcięcie prądu. Tak, auto jeździło wcześniej w rajdach. Ja je kupiłem od człowieka, który jeździł na Litwie w rajdach. I to była rajdówka, także on teoretycznie te wszystkie wymogi bezpieczeństwa, które są potrzebne nam, już były zamontowane. Klateczka teraz... też była, tak? Tak, klatka była, auto już na dworze było wyspawane. Jedyne, co musiałem powymieniać, tak, to zawieszenie, bo tam się jeździło tylko po szutrach, więc było wymienione całe zawieszenie, wyrzucony jeden kubeł. I tak naprawdę auto powoli... I czy masz tutaj coś w stylu short-shiftera? Tak, jest short-shifter założony, więc jest krótka i szybka zmiana biegów. No jest zostawiony jeszcze ręczny, który został po rajdach, jakby w wyścigach jest on kompletnie niepotrzebny, bo tego nigdy nie używamy i nie użyjemy. Czy ze względu na masę nie lepiej go zdjąć w takim wypadku? Zdecydowanie będzie zdjęty, ale w tej chwili szykujemy się na początek grudnia na rajd Barbórki, więc jeszcze zostawiam te rzeczy, bo chcę tak, się to może się przydać. Może się przydać, chcę się pokazać w Warszawie. Miałem kontuzję w tym sezonie, więc nie wystartowałem jakby w Mistrzostwach Polski w wyścigach, ale chcę chociaż się pokazać w Warszawie przed znajomymi, przed sponsorami, może coś się uda na przyszły rok znaleźć. Także na pewno Barbórkę pojadę i dlatego zostawiam parę gadżetów, które się na pewno przydadzą.